Dzień dobry, 48 odcinek rozmów o Wschowie. Nazywam się Rafał Klan, a wraz ze mną są radni, których mogłaby pozazdrościć nie jedna gmina w Polsce. Radna Katarzyna Owoc-Kochańska, dzień dobry. Dzień dobry. Radny Przemysław Gliński, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz radny Piotr Buczek, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Wrócimy na chwilę do 3 maja, chociaż mamy dzisiaj 19, z tego co pamiętam. 3 maja odbyły się we Wschowie obchody związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. Te obchody odbyły się w dwóch miejscach, organizowane też przez dwa porządki w tym mieście, powiecie, czyli przez porządek gminny oraz przez porządek powiatowy. Czyli innymi słowy, burmistrz organizował obchody w jednym miejscu, a starosta w innym. I moje pytanie jest do Was takie, czy to dobrze, aby w mieście, no ostatecznie nie jesteśmy dużą metropolią, w jednym miejscu, aby w jednym mieście odbywały się dwie uroczystości, czy też i Waszym zdaniem to jest ok, czy też powinny się odbywać wspólnie ze wszystkimi? Zaczynam od radnego Piotra Buczka. Ja pierwszy, tak? Tak jest. Więc myślę, że to pytanie nie jest właściwe, jeśli tak powiem. Bo może zacznijmy od tego, że no, czy to dobrze, czy źle. W zasadzie trudno mi powiedzieć, czy to dobrze, czy źle. Są dwie szkoły. Jedna mówi, że w zasadzie wszyscy powinniśmy razem świętować święto narodowe, bardzo radosne, jak 3 maja. Oczywiście są kontestatorzy dzieła Konstytucji, twierdząc, że ona nigdy nie weszła w życie i tak dalej, ale tworzyła jakby mit założycielski nowoczesnego państwa polskiego. Więc nie będziemy w tej chwili rozmawiać o historii, o roli Konstytucji, jest ona oczywista. I wydaje mi się, że jest na tyle radosne święto, że można byłoby śmiało świętować razem. Natomiast to ma pewną genezę, bo w zasadzie mamy dwa święta państwowe. Mamy 11 listopada i 3 maja. Jak zapewne Państwo pamiętacie, czy Wy też, moi drodzy przyjaciele, pamiętacie, ja w listopadzie bodajże złożyłem takie pytanie na ręce pana burmistrza, czy samorząd gminy Wschowa zamierza wyemancypować się w organizacji święta niepodległości, czy zdaje się całkowicie na rolę powiatu wschowskiego jako głównego organizatora. Jak pamiętamy, z reguły święto, ja nawiązuję do 11 listopada w kontekście tego rozdziału, który jest teraz, także to nie jest taka wycieczka zupełnie bez sensu. Jak zapewne pamiętacie, Katarzyna jest wielkim zwolennikiem przywiązywania wagi do konkretnych miejsc związanych z konkretnymi wydarzeniami, konkretnymi ludźmi. I my mamy tylko jedno, jedyne miejsce właściwie we Wschowie, które wiąże się de facto z tym procesem odzyskiwania niepodległości przez naszą nieszczęsną ojczyznę po 123 latach niewoli, mianowicie Hotel de Polonii, czyli tam, gdzie jest ta tablica i tam z reguły odbywały się te przemarsze z kościoła, prawda, gdzie była msza bardzo huczna, prawda, szły te wszystkie delegacje, wszyscy szli razem, wszystko było ok. Organizowaliśmy to razem, były przemówienia, burmistrz Grabka cytował poetów, jak pamiętamy, i tak dalej. W tej chwili nagle to wszystko się zmieniło. Zmieniło się mniej więcej po roku 2018, kiedy no powiedzmy 11 dni przed 11 listopada, czyli 1 listopada, w momencie kiedy był duży, duży tłum na cmentarzu, odsłaniano tą tablicę przy cmentarzu parafialnym. Moim zdaniem wiązało się to bezpośrednio z drugą turą wyborów, ale nie będziemy do tego nawiązywać. Generalnie nie jestem uprzedzony do tego miejsca, ale wydaje mi się, że niepotrzebnie zostało ono zdeprecjonowane w stosunku do pierwotnego miejsca, które jak gdyby historycznie wiązało się z tym wiecem polskim, tym Hotelu de Polonii, prawda, i tymi wszystkimi ruchami, które miały przyłączyć Wschowę nieskutecznie, jak wiadomo, no ze względu przede wszystkim na stosunki narodowościowe na ziemi wschowskiej wtedy w ogóle. I wówczas zadałem takie pytanie i odpowiedziałem pani przewodnicząca, która stwierdziła, że była świetna uroczystość, po prostu powiat zrobił to tak dobrze, że w zasadzie wszyscy byli zadowoleni, tylko oczywiście ja nie byłem zadowolony. Natomiast mi się nie podobało, że odpuszczono to konkretne miejsce, tam burmistrz się pojawił z kwiatami i było tam parę niezależnych delegacji, między innymi również Krzysztof Owoc i ja złożyliśmy kwiaty w tym miejscu, natomiast nie braliśmy udziału w tych oficjalnych uroczystościach, bo nawet nie wiedzieliśmy, że one się odbywają zupełnie w innym miejscu. Natomiast teraz 3 maja, w których nie uczestniczyłem, ponieważ pracowałem, odbyły się dwie różne imprezy. I powiem szczerze, tu pochwalę całkowicie samorząd gminy Wschowa, że ta była zdecydowanie bardziej odpowiadająca moim oczekiwaniom w stosunku do świętowania 3 maja.
Uroczystość organizowana przez starostwo była, powiedziałbym, troszkę sztampowa. Miałem takie wrażenie z opisów i z relacji i ze zdjęć, które widziałem. Czyli krótko mówiąc, no jak zwykle polskie święta, smutno, poważnie i strasznie jakoś tak. Znaczy generalnie rzecz biorąc, w pewnym sensie pan burmistrz odpowiedział na moje pytanie, czyli wyemancypował się. Uważam, że to przyniosło pozytywny skutek. Natomiast naturalnie, no, być może ta zgoda narodowa byłaby optymalnym jakimś takim efektem tego, nie wiem, bo właśnie nie wiem, jaka jest geneza tego, że te dwie niezależne uroczystości się odbyły. Czy ja może powiem. To powiedz ty, bo ja nie wiem. Jeżeli mogę, radny Przemysław Gliński. Jeżeli mogę, ja nie uczestniczyłem w żadnej z tych uroczystości, jako że akurat w tych dniach pozwoliłem sobie pochodzić po polskich górach i w ten sposób w gronie znajomych uczcić w ogóle wszystkie 3 dni świąteczne. Natomiast tak, po powrocie dowiedziałem się, że były takie dwie uroczystości. Tak jak powiedziałem, nie widziałem żadnej z nich, bo na uroczystość gminną, nawet jako radni gminni, nie dostaliśmy żadnej informacji, że taka uroczystość będzie. Szkoda, bo mamy system też pewno gdzieś tam kupiony za niemałe pieniądze i jakiegoś SMS-a z biura rady moglibyśmy dostać, że coś takiego będzie, żebyśmy jako radni wiedzieli. I tu taka moja prośba, bo na pewno jesteśmy słuchani przez wielu urzędników ratusza, ale myślę także przez przewodniczącą rady, żeby pani przewodnicząca trochę więcej dbała o nas radnych. Taka jest też, myślę, jej rola. I żebyśmy o takich uroczystościach, które się dzieją w naszej gminie, jako radni, żebyśmy wiedzieli. To tak by było fajnie. Natomiast co do genezy, o której mówił tutaj przed chwilą kolega Piotr, to z tego, co ja się zdążyłem dopytać, z ludzkiej ciekawości, bo lubię czasami popytać, to rzeczywiście jedna uroczystość była, właściwie była jedna organizowana uroczystość przez samorząd, czyli gminna uroczystość. Wiem też, tu warto by było dopytać, myślę, proboszcza Sfary, bo to proboszcz Sfary zapraszał tak naprawdę na mszę za ojczyznę o godzinie 12 i tak też z tego, co ja zdążyłem dopytać, sugerował panu burmistrzowi, a tak naprawdę wiceburmistrzowi, który był u niego na rozmowach, żeby tą uroczystość, żeby przyszli wszyscy na mszę na godzinę 12 i tą uroczystość, żeby zrobić po mszy i jakby, żeby była jedna uroczystość. Nie zgodził się na to wiceburmistrz, tego co wiem. Dlatego była uroczystość o godzinie 10, a o 12 robił tak naprawdę mszę za ojczyznę proboszcz. I starosta, z tego co też zapytałem pana starostę, to raczej był tam jako gość zaproszony, a nie organizator tej drugiej uroczystości. Także to tak naprawdę była uroczystość gminna, i druga kościelna, można by powiedzieć, która zakończyła się, tak jak słyszałem, ale nie śledziłem tematu, chyba złożeniem kwiatów pod tym właśnie tablicą, o której mówił wcześniej Piotr. I taka chyba była geneza tak naprawdę. Oczywiście jestem za tym, żeby była jedna uroczystość, wszelkie uroczystości, żeby były wspólne, całkowicie się pod tym podpisuję. Tak jak była uroczystość, o której wspominał Piotr, 11 listopada, wspólna, powiatowo-gminna. Tak to powinno być, dlatego że my nie jesteśmy mieszkańcami albo powiatu, albo gminy. My jesteśmy jednocześnie mieszkańcami powiatu i gminy i dlatego my, mieszkańcy, powinniśmy dostawać sygnał taki, że samorządy dbają o nas wszystkich jednakowo, a nie dzielimy się na powiatowych, czy gminnych, czy jeszcze jakieś tam inne sposoby. I tak to, moim zdaniem, powinno funkcjonować. Oczywiście, tu tylko przypomnę, tam był ten akcent złożenia kwiatów na ulicy Niepodległości wtedy i to były delegacje i też była wspólna delegacja. Szedł tam pan starosta, pan burmistrz, chyba ktoś tam jeszcze i tam było złożenie kwiatów. Być może warto by było, żeby na przykład Święto Niepodległości się tam odbywało, tylko miejsce jest troszeczkę niefortunne. Tak, wiemy, że to przy głównej ulicy, ruchliwej dość ulicy, To miejsce przy cmentarzu może jest bardziej fortunne z tego punktu widzenia bezpieczeństwa, jak gdyby, czy natężenia ruchu. A może jeszcze inne miejsce warto znaleźć, nie wiem, ale to już tak, jak mówię, na marginesie. To bym minimalnie oponował, ponieważ radny Piotr Buczek. Natężenie ruchu 11 listopada jest tak znikome, że w zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. Zresztą w stolicy naszej Warszawy, jak wiadomo, wszystkie uroczystości odbywają się w centrum, gdzie natężenie z reguły jest duże i jakoś to nikomu nie przeszkadza. Tu się nie do końca... No dobra, okej. Okay. Wyszło, że jest to ulica, aczkolwiek można przeboleć przez pół godziny, okay, zamknięcie z ulicy, objazdy są możliwe. Natomiast co do samych uroczystości,
Powiem tak, tak jak mówię, miałem wątpliwości co do tamtej wspólnej uroczystości 11 listopada ze względu na porzucenie pewnej tradycji, która wydawała się czymś w ciągu tych kilkudziesięciu lat ustabilizowanym i wydawało mi się logicznym miejscem. Nagle to wszystko runęło, ponieważ była inna koncepcja i gmina jak gdyby scedowała całkowicie tą organizację rzecz powiatu, co mi się nie podobało. I co po prostu sprowokowało to moje pytanie o jakąś wybicie się na niepodległość naszego samorządu, żeby przejąć, nie scedować całkowicie na powiat organizacji Święta Niepodległości. No w tym momencie, tak jak powiedziałem, opinie są raczej takie, że znacznie bardziej udane było to ta organizacja święta 3 maja przez gminę Pskowa. Czy nie, naturalnie, no fajnie by było, jakbyśmy rzeczywiście, tak jak Przemysław mówi, jesteśmy jednym narodem, prawda, powinniśmy razem świętować, no ale to jak widać, no trudno czasami pogodzić pewne sprawy. Generalnie co do zasady wyrażam zadowolenie z tego powodu, że włodarze samorządu gminy Wschowa jak gdyby wybili się na niepodległość w kwestii organizowania uroczystości związane ze świętem państwowym. Świętami państwowymi. Natomiast zachęcam pana redaktora, żeby z takiej rzetelności dziennikarskiej może sprawdzić, kto rzeczywiście był organizatorem której uroczystości i czy to gmina jednej, powiat drugiej, czy to gmina i proboszcz z parafii i dlaczego gmina nie chciała na przykład zrobić wspólnej uroczystości, czy tylko dlatego, żeby zrobić rano, a potem mieć popołudnie wolne, czy inne względy, nie wiem, pociąg do Wrocławia odjeżdżał, nie mam pojęcia, można by zobaczyć, skąd się wziął ten rozdźwięk tak naprawdę. Myślę, że warto by wysłuchać i strony gminy, i strony na przykład proboszcza. Może dlatego, że no sam święto 3 maja jest w zasadzie świętem świeckim mocno. No ja wiem, że w tej chwili... Połączonym ze świętem maryjnym. Słuchajcie, połączone, Boże. No 1 maja też jest połączony ze świętem Józefa Robotnika, z tego co wiem. Także w zasadzie dobrze, no nie będziemy rozwijać tego tematu, ale każde święto jest połączone z jakimś świętem stricte religijnym. No wydaje mi się, że w konstytucji jest to jakoś zapisane, rozdzielone. Oddaję głos radnej Katarzynie Owoc-Kochańskiej. Bardzo mi miło w ogóle posłuchać moich kolegów radnych i ciebie, redaktorze. Nie, dlaczego? Dyskusja zawsze jest miła i ciekawa. Wracając do... odniosę się tylko do kilku wątków. Jestem za tym, żeby obchody takich uroczystości były wspólne. Najprawdopodobniej we Wschowie jest to niemożliwe z uwagi na to, że no, burmistrz nie potrafi z niej rozmawiać. Mamy przykłady, bo... Czy to będzie powiat organizował, czy gmina, powinni nawzajem siebie zaprosić i ustalić wspólną zasadę, że robimy to tak i tak, tu i tu, zapraszamy takich i takich gości, państwo zapraszają tą stronę, my zapraszamy tą. I jakoś uważam, jest w takich ważnych świętach, w dniach świątecznych, jest to możliwe do zrealizowania. I ta dyskusja, czemu on tak, a tak, no trochę mi już przez te 4 lata prawie już, tak, to będzie... Trochę mnie już męczy, bo mamy już wiemy, że burmistrz nie potrafi rozmawiać z nikim, a starosta chciałby, a przykład Tylewic pokazuje, że no, w każdym bądź razie, wracając do wątku miejsca, owszem, byłam za tym, żeby to było przy hotelu de Pologne, bo to była tradycja i tam faktycznie odbywały się różne tego typu działania i przedsięwzięcia wolnościowe obywateli. Ale też muszę powiedzieć, że kiedy uchwalono konstytucję 3 maja, obchody były także w kościele. Ówcześni obywatele Wschowy celebrowali to w kościele. Dla nich to był akt ważny, był odczytywany, były kazania. I jest to udokumentowane historycznie, więc tutaj też bym nie wiązała, że jest to świeckie czy tylko kościelne. No ludzie celebrują to dzisiaj tak jak czują. Dla jednego to jest typowo świeckie, dla kogoś cieszy się, bo łączy to z jakąś swoją wiarą. To dla mnie nie ma znaczenia. Najważniejszy jest efekt, że uchwalono Konstytucję 3 maja i powinniśmy się trzymać tego, co tam jest zapisane. Bo wiemy, że im dalej idziemy w przyszłość, tym coraz więcej osób łamie to prawo. I zapomnieliśmy chyba, dlaczego i po co zostało to stworzone. I tylko tyle chciałam powiedzieć. Ja się odniosę do radny Piotr Buczek. Co powiedziałaś, Kasiu, bo w zasadzie, no cóż, scedowałaś całą winę na burmistrza, ponieważ nie...
Nie jestem adwokatem burmistrza, ale wydaje mi się, że to zbyt pochopny osąd był i nie generalizowałbym tego w sposób tak trywialnie prosty. To wszystko jest takie proste, naprawdę. No nie jest proste, właśnie. Jest proste. Dlatego ja uważam, że dzisiaj nie rozstrzygniemy pewno, kto jest winny, czy burmistrz, czy starosta, czy ksiądz proboszcz. Dlatego zachęcam pana redaktora. Ja byłem daleko i wysoko w tym czasie i w związku z tym trudno mi się wypowiadać na ten temat, kto i dlaczego tak zorganizował. Warto, myślę, może ewentualnie z ciekawości dziennikarskiej sprawdzić, jeżeli jest taka oczywiście wola i chęć. Ja tylko chciałem powiedzieć, że przeczytałem sobie, co burmistrz mówił podczas tych obchodów święta 3 maja. Zawsze w takich sytuacjach, jak słyszę, kiedy burmistrz podnosi te wielkie wartości, czyli konstytucja, równość, braterstwo, demokracja i tego typu rzeczy, to zawsze sobie myślę, panie burmistrzu, bo ty mówisz, że nie chcesz być adwokatem burmistrza i myślałem, powiesz, ale chcesz być adwokatem diabła. I zawsze sobie myślę, panie burmistrzu, niepotrzebnie. To znaczy, niepotrzebnie pan używa tych wielkich kwantyfikatorów, bo ich w ogóle nie widać tutaj w gminie. I wykorzystywanie świąt do tego, żeby pochwalić się przed ogółem, że zna się takie słowa jak demokracja, konstytucja, to trochę za mało. Trzeba to jeszcze praktykować. Ja szczerze ubolewam, że nie ma postawa pana burmistrza w kontekście właśnie wypowiadanych słów bardzo ważnych i bardzo pięknych w zasadzie z okazji świąt państwowych. Nie ma jakiegoś przedłużenia w jego działaniu. Tutaj właśnie, gdzie może wykazać się tymi wartościami. No to jest przykre oczywiście, ale tak jak powiedziałem, no nie scedowałbym całej winy na burmistrza, wręcz powiedziałbym nawet, że no cieszę się, że być może burmistrz wyciągnął jakieś wnioski, być może... No, to ten nasz burmistrz. To są trudne sprawy. No, wydaje mi się, że burmistrz postawił na bardziej świecki, propaństwowy wymiar święta 3 maja. Oczywiście masz rację, Katarzyno, że msza w... No oczywiście, były czasy, kiedy Kościół katolicki był nośnikiem polskości i wówczas siłą rzeczy wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe miały ścisły związek z Kościołem. No, czasy się może nie tyle trochę zmieniły, co oczywiście mamy niepodległe państwo i w zasadzie musimy myśleć w sposób bardziej neutralny światopoglądowo. Jak najbardziej zgadzam się, że katolicy mają prawo identyfikować to święto ze świętem maryjnym, ale wydaje mi się, że podstawowym tutaj atrybutem 3 maja jest jednak pewne odniesienie do takiej bardzo nowoczesnej, jak na ówczesne czasy, konstytucji, która jest symbolem, bo oczywiście ona nie jest już nowoczesna dzisiaj, ale jest, tak jak powiedziałam, pewnym mitem założycielskim nowoczesnego państwa polskiego. To było bardzo ważne, mimo tego, że nie weszła w życie i pozwoliła przetrwać temu państwu, którego w zasadzie już za chwilę nie było, przez no, 120 parę lat niewoli. Dlatego można się było spokojnie umówić i wspólnie porozumieć co do obchodów. Ale to nie znaczy, że burmistrz ponosi winę jako jedyny. Ale ja nie opowiedziałam, że winę. Po prostu nie zdziwiło mnie to, że są dwa obchody świąt, takich jak Konstytucja 3 maja, ponieważ tradycją już jest to, że pan burmistrz nie potrafi się dogadać z ludźmi. A w takiej sytuacji, jak jest takie święto ważne, powinni wspólnie usiąść i uzgodnić dla ogółu społeczeństwa. Tak, ja tylko jeszcze dokończę swoją myśl, dlatego apelowałbym do pana burmistrza, aby wyznaczał jakąś inną osobę, na pewno nie z samorządu, no harcerze mogliby, jakiś kierownik harcerstwa mógłby się wypowiedzieć, a burmistrz, jeżeli ma taką potrzebę, no mógłby na przykład przyznać, że niestety nie ma praktyki, nie ma doświadczenia, próbuje, ale wychodzi mu na odwrót. Przechodzę do tematu basenu, ponieważ na platformie zakupowej, nie wiem czy mieszkańcy o tym wiedzą, chociaż jak wejdą na biuletyn informacji publicznej, to on ich przekieruje, jeżeli dobrze poszukają, na platformę zakupową. W każdym razie na początku tego miesiąca, chociaż teraz jestem, tak się zastanawiam, czy to na początku miesiąca. No na pewno w tym miesiącu pojawił się przetarg na remont basenu. On powinien zostać rozstrzygnięty pod koniec maja. Chyba z tego co pamiętam przewiduje się podpisanie umowy w czerwcu i jest chyba do 13 miesięcy czas realizacji, czyli gdyby w czerwcu podpisano umowę lub ruszyły prace, czyli najpóźniej gdzieś lipiec, sierpień basen powinien zostać oddany.
Jak wiemy, z Polskiego Ładu gmina otrzymała 5 milionów, czy też tam pojawiła się promesa na 5 milionów przeznaczona na ten remont. Dochodzą, i teraz muszę to zaznaczyć, plotki. Docierają plotki. I to nie są plotki gdzieś tam spod wierzby, ale te plotki docierają z Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, że obliczenia są takie, że ten remont będzie jednak dużo, dużo większy i że gmina być może nie ma wystarczających pieniędzy na przeprowadzenie tego remontu. Tego dzisiaj nie rozstrzygniemy. Natomiast ja was chciałem zapytać o to, bo ten remont będzie dosyć duży. Czy te 12-13 miesięcy waszym zdaniem to jest wystarczające, aby zrobić tam wszystko i przygotować w 2023 roku basen dla mieszkańców, bo chyba wygląda na to, że powinien zostać otwarty według planów gminy w następnym wakacyjnym okresie. Zaczynam od radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej. Bardzo mnie cieszy ta platforma, bo trochę przejrzystości może będzie, jeżeli chodzi o ogłoszenia i zapotrzebowania i tak dalej, i jakąś może będzie płynność w składaniu ofert na jakieś zapotrzebowania. To jest pozytywne na pewno, z całą pewnością, ale jeżeli chodzi o basen, my na pewno na komisjach i na sesjach się składaliśmy pod wątpliwość w ogóle ten sam wniosek o basen, ponieważ tam kwota 3-5 milionów wydawała nam się nierealna, przynajmniej mi się wydawała nierealna na zrealizowanie całości tego zadania. Tam była przebudowa też tego boiska, basenu, całego tego otoczenia, parking, stadionu, więc to było nierealne od samego początku i znowu przekazywanie pieniędzy na projekty kojarzyło nam się ponownie, przynajmniej mi kojarzyło się, że wydatkujemy pieniądze na cele, które nie będą zrealizowane, bez sensu. Teraz się okazuje, że faktycznie gmina nie... sądzę, że nie jest w stanie zebrać takich środków, które faktycznie na to potrzebuje. Wnioskowaliśmy, przynajmniej ja wnioskowałam na pewno o to, ale myślę, że popierali mnie też koledzy, żeby w trakcie trwania załatwiania tych formalności czy organizowania tych funduszy, basen był czynny dla mieszkańców. Czyli te podstawowe remonty, o których mówił pan Kokorniak, były realizowane do czasu, kiedy faktycznie nie uzyska się i środków, i projektów, i zgód, abyśmy nie byli bez okresie letnim, bez jednego z takich cenniejszych miejsc odpoczynku czy relaksu dla naszych mieszkańców. Wtedy mówiliśmy o kwotach chyba około 100 tysięcy na pompy, na jakieś tam okablowania, jakieś tam węże i ten basen mógł być czynny 2 lata już, bo teraz jest 2 lata nieczynny, teraz będzie 3 rok, jeżeli się nie mylę. I każdy rok zamknięcia tego basenu sprawiał, że koszty jego jakby włączenia znowu do życia są dużo, dużo większe i najprawdopodobniej straciliśmy jeden z najcenniejszych obiektów, bo ani go teraz nie pozyskamy takich milionów na to, żeby to zrewitalizować, żeby zrobić. Z kolei, żeby uruchomić i tak przy tych pęknięciach i przy tym zamknięciu, niedziałaniu tych pomp, to kolejne jakieś 500 000, więc twierdzą znowu, że to nie ma sensu, bo może poczekajmy, aż kiedyś uzbierzemy. Więc dla mnie to jest katastrofa ogólnie rzecz biorąc. Już te bajki i hasła, że zrobimy to i to, ja już po prostu w to nie wierzę. Powołano wicedyrektora. Powołano też wicedyrektora, który będzie kontrolował kwestię. To dyrektor miał kontrolować. Dyrektor, ale a nie miałby, że wicedyrektor. Nie, od tego był wicedyrektor. Wicedyrektor Domu Kultury. Dlatego był powołany wicedyrektor. Tak. Czyli pieniądze. Taką argumentację dyrektora. Ja właśnie pamiętam, że wicedyrektor miał przyjść, żeby zająć się kulturą, a dyrektor miał zająć się basenem. Nie, ja nawet zadawałem pytanie panu dyrektorowi, że wtedy jak była mowa o tym, że dlatego jest zmiana statutu i utworzenie stanowiska wicedyrektora, argumentacja była taka, że idą duże inwestycje typu basen, dlatego pytałem, czy na wicedyrektora będzie zatrudniony ktoś z uprawnieniami budowlanymi, prawdziwy inżynier budownictwa, czy tego typu osoba. I tu pan dyrektor, może nie wprost, ale dał nam do zrozumienia, że tak to w tym kierunku pójdzie. Być może pan wicedyrektor ma takie uprawnienia, oprócz wszystkich innych, o których ja wiem i ludzie we Wschowie wiedzą, to być może w międzyczasie zrobił także uprawnienia budowlane i jest rzeczywiście inżynierem budownictwa. Gratuluję serdecznie i będzie czuła nad tymi inwestycjami. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię remontu tego basenu, w pełni się zgadzam z tym i o tym mówiliśmy od początku. Żeby w pierwszej kolejności uruchomić basen, bo dla wielu mieszkańców Wschowy jest to ważne miejsce spędzania wolnego czasu w czasie letnim
I o tym mówię od początku. To naprawdę te pieniądze, o których radna Katarzyna mówiła, rzędu 100 tysięcy złotych, nie rujnowałyby żadnego budżetu gminy przez te ostatnie lata, dlatego że jak prześledzimy, czy prześledzicie Państwo sobie, ile pieniędzy wydawaliśmy na inwestycje we wszystkich tych poprzednich latach tej kadencji, to sumy nie powalają. Absolutnie nie powalają. Ja tylko powiem na tej ostatniej komisji rolnictwa, która się odbywała w starostwie Komisji Rolnictwa z Urzędu Marszałkowskiego. Pan wicestarosta słów kilka mówił o powiecie, między innymi pokazał budżet tegoroczny. Budżet starostwa około 75 milionów złotych, z czego 28 chyba milionów, czy blisko 28 milionów jest przeznaczone na inwestycje. To przy 100 milionowym budżecie gminy Wschowa, gdybyśmy taką proporcję zachowali, to musielibyśmy gdzieś w okolicach 30 paru milionów przeznaczyć na inwestycje. Prześledźcie Państwo, może 0,1 tej kwoty przeznaczamy na inwestycje. W związku z tym, jak tylko o tym mówimy to na boku, to naprawdę jako gmina no, dopiętnie dorastamy starostwu. Niestety, mówię niestety, dlatego że szkoda mi naszej gminy. I wracając do basenu, z jednej strony myślę sobie, że jak mamy takie grono fachowców w ratuszu, począwszy od pana wiceburmistrza, który jest budowlańcem z bardzo wieloletnim stażem, poprzez cały, to się nazywa teraz biuro, czy inwestycji, czy jak to się tam nazywa w naszym urzędzie, też grono fachowców z wykształceniem budowlanym, no to nie wierzę, żeby przygotowano wniosek o pieniądze na 5 milionów na remont basenu i dziś, żeby, jak powiadają plotki, żeby to kosztowało, nie wiem, 15 czy 20 milionów, żeby ktoś się tak pomylił. Myślę o tym wniosku, kiedy składali do Polskiego Ładu. Tak, do Polskiego Ładu dofinansowanie. Także nie wierzę, żeby ktoś się aż tak pomylił, bo to jest pomyłka o nie wiem, 300%, tak? To jest raczej niemożliwe. To znaczy, i chyba, że ktoś to zrobił bardzo niechlujnie. To dobrze, że weryfikujesz te plotki. Jeżeli ktoś to zrobił niechlujnie, no to leży wina po stronie gminy. Jeżeli te 5 milionów wystarczy, bo może tak będzie rozstrzygnięty przetarg, będzie oferta złożona, ktoś się podejmie tej pracy, no i będziemy mieli wyremontowany basen, tak? I tego życzę naszej gminie, oby tak było. I zrobiona cała ta rewitalizacja, bo to no, rzeczywiście, jak radna Katarzyna mówiła, ma być nie tylko sam basen, ale wiele innych rzeczy zrobionych i oby tak się stało. Natomiast takie mam znowu wrażenie, jak co kadencję w naszej gminie. W ostatnim roku troszeczkę inwestycji się wysypie, w sensie przed samymi wyborami coś tam się będzie otwierało. Wiemy już teraz, że plan jest taki, że basen przed wyborami się otworzy. Wiemy o tym, że molo w Lginiu też będzie przed wyborami i pewno jeszcze wiele innych, może jakiś park, może jakaś ulica, może coś tam. Szkoda, że wybory nie są co roku. Radny Piotr Buczek. Cały dylemat, bo w zasadzie w każdej kadencji mieliśmy podobną sytuację, ale tak, wracając do tematu, mnie właśnie też zastanawia ten nieprawdopodobny rozmach, bo tu słyszałem o parkingach, boiskach i tak dalej. Swego czasu, bodajże w 2019 z Katarzyną prosiliśmy pana dyrektora Kokorniaka o taką bardzo amatorską, wstępną wycenę, o jakich kwotach mówimy w kontekście przygotowania tego basenu, czy może nie tyle wyremontowania go, czy co modernizowania instalacji samych basenów, bo tam wiadomo, że te rury doprowadzają wodę i tak dalej, żeby to funkcjonowało w miarę szczęśliwie przez jakiś następny czas. Powiedzmy, chodziło też o poprawę jakości tych ścianek, dna i tak dalej. I mówiliśmy wtedy o kwocie właśnie sięgającej z 150-200 tysięcy chyba minimum, maksymalnie chyba tam doszliśmy do jakichś już setek tysięcy. Mówił od 90 tysięcy do 160 tysięcy, tak. Ale mówił o 3 milionach w kontekście już absolutnie tak. Doprowadzenia tego obiektu do doskonałości niemalże. Tak. I powiem szczerze, tu całkowicie zgadzam się z moimi przedmówcami, że w zasadzie można się byłoby skupić tylko i wyłącznie w pierwszej fazie tego remontu, tego całego centrum sportowego na
ponownym uruchomieniu tego obiektu, bo mówimy w tej chwili o trzecim kolejnym sezonie, kiedy basen zamknięty. Oczywiście rok 2020, Wielki Pomór, czyli COVID-19, tam była ta siedziba, znaczy przepraszam, to miejsce odizolowania, więc absolutnie nikt tam się nie mógł zbliżać nawet za bardzo do tego płotu, ledwo można było podejść, ale mamy rok 2020-2022, więc wiedzę, że COVID już nie ma. Niemniej jednak troszeczkę żeśmy nabrali jakby może nie tyle dystansu, co nauczyliśmy się z tym żyć i wydaje mi się, że tutaj mówimy o bardzo ważnym obiekcie, który zaspokaja podstawowe potrzeby społeczeństwa, społeczności tutaj lokalnej i straciliśmy coś bardzo cennego. I w tym momencie myślę, że te kwoty podawane wtedy przez dyrektora Kokorniaka, które wydają się bardzo błahe w stosunku do tego, co słyszę, bo słyszę o 15-20 milionach, no to zupełnie nie ma o czym mówić, mogłyby spowodować ponowne uruchomienie tego obiektu, a moglibyśmy sukcesywnie, etapami jak gdyby, modernizować. Ja nie wiem, bo oczywiście, bo jak sądzę, ten projekt zakłada też modernizację, czy może całkowitą rewitalizację tych szatni. Bardzo pięknych zresztą, prawda? Trzeba powiedzieć, tych budynków. Ale tu chodziło stricte o instalację, prawda? Na początku. I wydaje mi się, że w tym kierunku trzeba by pójść, bo teraz co? 15-20 milionów, co znowu będzie stało? Ja nie jestem przekonany, czy jesteśmy w stanie zdążyć i do następnych wyborów nawet, to o czym mój Przemysł, bo to by było całkiem fajne. I tu możemy mieć problem, że ten basen będzie nieczynny przez szereg lat. To jest po prostu poważny cios tutaj w nasze życie, powiedzmy, społeczne, to nie przesadzajmy, że basen jest takim ważnym elementem, ale jest bardzo ważnym elementem tak naprawdę, bo ten, jako miejsce rekreacji to jest bardzo ładny obiekt summa summarum, powiedzmy oczywiście jest odkryty, ale w dni takie jak dzisiejszy, bo dzisiaj jest 19 maja, proszę Państwa, jest bardzo piękny dzień, tam 27 stopni było, to jest optymalny, naprawdę wspaniały obiekt, którego mogą nam pozazdrościć i sąsiednie nawet samorządy, bo oczywiście także tutaj jestem troszkę zdziwiony tym, moim zdaniem, niepotrzebnym rozmachem i jakim brakiem jakby dystansu do tego i nałożeniem priorytetów. Mam wrażenie, że tutaj tak naprawdę to troszkę jest ta gigantomania chyba może spowodować utopienie dziecka z kąpielą, krótko mówiąc. Przepraszam, że tak się wtrącę, bo ta część miasta zapomniana przez wielu naszych... Ja się wychowałam na Kazimierza Wielkiego i ta część była kiedyś bardzo taka, no, ruchliwa, bo i przychodnia była, tak, i kolej, i basen, i stadion, ale chodzi mi o to, że niech pan burmistrz się może zajmie tym, bo tak przy okazji tego miejsca basenu przypominały mi się uwagi naszych mieszkańców, którzy mają problem z koleją. Coraz częściej połączenie Głogów-Leszno nie spełnia swoich dotychczasowych funkcji, w sensie są albo busy zastępcze, albo te busy nie przejeżdżają i nie ma połączenia, więc przy okazji już jak będzie taki piękny basen, daj Boże, żebyśmy mieli takie cudowne miejsce w naszej gminie, no to też umożliwmy ludziom, aby mogli tu przyjechać, bo tyle osób się ucieszyło na te połączenie i korzysta z usług PKP, a pan burmistrz bardzo ma dobre kontakty przecież z tym środowiskiem, niech skupi się przy okazji, jak tak będzie myślał o basenie, nad tym problemem, który jest obok. Myślę, że o Polsce i całej Wschowie, bo burmistrz myśli tak szeroko. No dobrze, możemy sobie tu pokpić, ale też nie możemy zwalać... rzucać na burmistrza. Nie, to jest bardzo ważny problem, tylko że nie identyfikujmy już burmistrza z funkcjonowaniem linii, to jest PLK, tak? Bodajże tam to obsługuje. Tego to nie wiem. Ale 10 tysięcy wydajemy na czyszczenie. Mam nadzieję, że to są chwilowe jakieś perturbacje, ale też nie możemy burmistrza obciążać odpowiedzialnością za funkcjonowanie kolei. Ja wiem, że on miał, ale to były koleje dolnośląskie, z tego co mi wiadomo. To jest właśnie to, co często właśnie burmistrz czy jego współpracownicy korzystają z niewłaściwego przedstawienia słowa. I zrozumienia Wschowa. Ja nie oskarżam burmistrza o to, że nie działa kolej na linii Głogów-Leszno, tylko mówię, aby zajął się problemem, który mają ludzie ze Wschowy dojeżdżający, korzystający z tego połączenia, gdyż ma więcej możliwości kontaktu ze środowiskiem polskich kolei niż zwykły obywatel. Czyli interpelujesz, krótko mówiąc, teraz do pana burmistrza. Tak, to jest taki apel. Ja tylko chciałem powiedzieć, ponieważ
Ja tutaj przywołałem plotki, które pojawiają się po Wschowie i być może słuchacze naszego podcastu uznają, że nie warto takich plotek przywoływać. Natomiast jeżeli one do mnie dotarły, a proszę mi wierzyć, że jestem wyjątkowym samotnikiem i mało z kim się kontaktuję, ale jeżeli one do mnie dotarły, a ich nie wyczytałem, bo musiałbym je wyczytać, a w związku z tym, że nigdzie to nie jest napisane, to znaczy, że one do mnie jakimś źródłem, jakąś drogą dotarły. To znaczy, że mieszkańcy Wschowy o tym rozmawiają i mówią, że no, być może będą jakieś problemy, więc warto byłoby być może ze strony urzędu uspokoić i powiedzieć, mamy odpowiednią ilość pieniędzy, proszę się nie martwić, mamy wszystko obliczone. Przyjazd Komisji Rolnictwa, o której wspomniał radny Przemysław Gliński, Sejmiku Wojewódzkiego, przyjazd taki miał miejsce kilka dni temu. Przyjechano, aby zająć się sprawą rekultywacji wysypiska śmieci. Na tym spotkaniu widziałem na zdjęciach, był na pewno radny Przemysław Gliński oraz radna Katarzyna Owoc-Kochańska. I poproszę, żebyście kilka słów powiedzieli, bo komunikaty stamtąd, jakie docierały, były dosyć zdawkowe. Radny Przemysław Gliński. Tak, rzeczywiście była taka komisja. Miałem przyjemność, w związku z tym, że spotkanie było otwarte i nikt nikomu nie bronił uczestnictwa. Z radnych pod koniec tej komisji przybył także radny Władysław Brzechwa, z radnych gminnych. Było wiele osób, byli mieszkańcy Stylewic i z tego, co przedstawił przewodniczący tej komisji, to komisja została zwołana we Wschowie dlatego, że taki akurat bieżący problem jak gdyby wystąpił w gminie Wschowa w Tylewicach i na wniosek pani radnej Małgorzaty Gośniowskiej-Koli ta komisja wybrała się do Wschowy. Z tego, co przekazał pan wicestarosta, starostwo użyczyło sali pod obrady tej komisji. Tam były jakieś sugestie pana wiceburmistrza, że mogła się odbyć w urzędzie gminy we Wschowie. Pan przewodniczący komisji mówił, że oczywiście, jeżeli będzie takie zaproszenie i będzie potrzeba zorganizowania, to chętnie skorzystają z gościnności także gminy. Natomiast komisja dlatego, mówię o tym, o czym mówił pan przewodniczący komisji, zajęła się tym problemem, bo takich problemów w skali województwa jest więcej i Urząd Marszałkowski, także Sejmik Województwa Lubuskiego widzi te problemy i chce się tymi problemami zająć. Stąd jak gdyby w ogóle zainteresowanie problemem, nazwijmy go śmieciowym, Komisji Województwa czy Urzędu Marszałkowskiego. I był oczywiście na tej komisji z naszych władz obecny pan wiceburmistrz, był prezes spółki komunalnej, był przedstawiciel przedsiębiorstwa czy firmy, która tą rekultywacją wysypiska w Tylewicach ma się zająć, czy już właściwie się pomału zajęła, dlatego że tam padły takie informacje, że już tam jakieś drzewa, krzaki, coś tam jest wycinane na tym wysypisku, czyli jak gdyby prace się lekko rozpoczęły. I tak jak ja zrozumiałem z całej tej dyskusji, cały bój, można powiedzieć, toczy się o to, czym rekultywacja ma być przeprowadzona. I tak naprawdę do naszej informacji, jak gdyby dla nas mieszkańców, przekazywane są takie dane. Każdy mówi, co chce, żebyśmy usłyszeli. O tak bym powiedział. Bo z jednej strony starostwo mówi, takie dostajemy informacje, że starostwo nie chce się zgodzić, żeby całym szeregiem jak gdyby substancji rekultywacja była prowadzona, w tym jakieś tam, nie wiem, popioły, osady hutnicze, górnicze i inne rzeczy. Natomiast gmina się upiera przy tym, że rozporządzenie mówi wprost o tym, że takimi rzeczami można to zrobić. Zwrócił na to uwagę, nie, teraz nie powiem, czy przewodniczący, nie, pan dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska z Urzędu Marszałkowskiego z Zielonej Góry, że rozporządzenie dopuszcza te substancje, co nie oznacza, że wszystkimi można w każdej sytuacji, i tego my na przykład, ja tego nie wiedziałem, tak?
że można w każdej sytuacji prowadzić rekultywację. Padły ważne słowa z ust wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, że jego opinia jest negatywna na temat całej tej listy substancji do prowadzenia rekultywacji, że on się na to nie zgadza z różnych względów zagrożeń dla środowiska tak naprawdę. I tam dziś, już dzisiaj jest wniosek z tego, co padło na tej sali, okrojony do trzech rzeczy, czyli tam jest chyba humus, jakiś tam gruz, kamienie, coś tego typu. Wniosek gminy, tak? Wniosek gminy, tak. Czyli spółki komunalnej tak naprawdę. I jest humus, jak to się nazywa, który nie może być zagospodarowany rolniczo. Mogę się tutaj mylić troszeczkę w nazwach, ale jakoś tak to brzmi. I ten humus jest jak gdyby dzisiaj też taką troszeczkę kością niezgody, można powiedzieć, dlatego że dla mnie się humus kojarzy z czymś dobrym, tak? No, kompost, który nie może być użyty do celów rolniczych. I mnie się kompost kojarzy z czymś, co się przerobi gdzieś tam i z tego będzie fajna próchnica. Natomiast i jak nas uświadomiono w czasie rozmów, to ten kompost, który nie może być użyty do celów rolniczych, to tak naprawdę są oczywiście odpady organiczne wymieszane tak naprawdę ze wszystkim. Tam może być i szkło, i plastik, i wszystko, czego się nie da oddzielić, jak gdyby, tak? Czyli tak naprawdę wysypisko. Kolejna ciekawostka, na co zwrócił uwagę chyba też pan inspektor, ale ktoś zwrócił w każdej dyskusji, że na tym, chyba geolog powiatowy na to zwrócił uwagę, że na tym wysypisku przez lata zostało złożone 240 tysięcy ton odpadów. A dzisiaj te 240 tysięcy chce się przykryć ponad 80 tysiącami ton. Czyli 1/3 z tego, co jest, jeszcze chce się dołożyć. Tak? Pytanie, po co? Pana geologa pytanie, który też, jak się przedstawił, ma bardzo bogate doświadczenie w kwestii ochrony środowiska. I takich pytań jest więcej. Tak naprawdę to może nie wybrzmiało. Moje zdanie jest jako takiego obserwatora, laika w tych kwestiach, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tak? To nie jest wiedza jak gdyby tajemna, o której ja teraz mówię, bo to sobie można poczytać w internecie, może każdy sobie wejść sprawdzić, ile kosztuje składowanie odpadów na przykład typu ten humus na składowisku odpadów normalnie. Jeżeli ktoś ma dostęp do instalacji, a też firma, która prowadzi rekultywację, no bo internet jest dzisiaj dla wszystkich, to są, nie mówię, nie są to rzeczy tajemne, można sobie poszukać. To jest firma działająca w tej branży, odpadowej, że tak powiem, od lat. Jeżeli ktoś ma dostęp do tego humusu, tak, który nie może być wykorzystywany rolniczo, i tego humusu samego, już nie mówię kompostu. Tego kompostu ma być złożone ponad 50 tysięcy ton. I jak sprawdzimy w dostępnych cennikach składowania na składowisku odpadów, tona z składowania takiego kompostu to jest kilkaset złotych za każdą tonę. Jak to te kilkaset złotych, nie weźmiemy 200 czy 300, przyjmiemy tylko, przemnożymy przez 50 tysięcy ton, to nam wychodzi już rząd wielkości kilkunastu milionów złotych. Tak? Czyli mówimy dziś o takich pieniądzach. Albo trzeba zapłacić za to złożenie kompostu na wysypisku i zapłacić te pieniądze, albo go złożyć na wysypisku w Telewicach i w ramach rekultywacji nie zapłacić tych pieniędzy. Tak? Ale ktoś za to zapłacił już. Pamiętajmy o tym. Tak? O tym też nie mówił wprost pan przedstawiciel tej firmy na spotkaniu, o którym kiedyś już mówiłem w październiku czy listopadzie zeszłego roku. Że on nie jest tak dobrym wujkiem dla wschowy i robi to tutaj w gratisie i coś tam. On na tym zarabia, bo ktoś już za to zapłacił, za te materiały, które on zużyje do rekultywacji. I ja to rozumiem, z punktu widzenia biznesowego w pełni tego pana rozumiem. On chce zarobić pieniądze na tym. Natomiast pytanie, czy my dziś pozwolimy, my gmina mówię, bo to nie ja, ale my gmina, pozwolimy na to, żeby te rzeczy złożyć tutaj i słuchać mieszkańców i wczuć się w ich rolę, którzy będą dziś po raz kolejny przeżywali składowisko odpadów, bo to będzie składowisko odpadów, czyli nawieziemy 50 tysięcy ton odpadu znowu, czy nie pozwolimy na to, proste. I tak naprawdę o tym, o czym powiedział też inspektor ochrony środowiska, on się w pełni zgadza z tym, na co zwraca uwagę starostwo w swoim zdaniu, żeby opracować, to się nazywa raport oddziaływania na środowisko dla
rekultywacji tymi materiałami. I jeżeli on, ten raport pokaże, że nie ma wpływu to na środowisko, okej. Okay. Jeżeli raport pokaże, że ma to negatywny wpływ na środowisko, to nie powinno być zgody na taką rekultywację. Czy radna Katarzyna Owoc-Kochańska coś doda? Ja tylko mogę powiedzieć, bo ja nie uczestniczyłam w całości tego spotkania, gdyż sprawy osobiste sprawiły, że musiałam opuścić, a trwało przedstawienie gminy i powiatu, ale były rozmowy przed tym spotkaniem i tutaj całkowicie potwierdzam to, co mówił radny Przemysław Gliński, tak było. W rozmowach międzykulisowych jeszcze docierały do nas informacji, że nie ma żadnej gwarancji, bo to bardzo mi utkwiło też w pamięci, że Niecka, w której zebrany jest ten te śmieci dotychczasowe, te 240 tysięcy tam ton, że ona gwarantuje bezpieczeństwo w stosunku do wód gruntowych. Nie było nigdy takiego zabezpieczenia i nie ma gwarancji geologicznej, że ta glina, która tam jest, nie ma, że nie ma, jak można powiedzieć fachowo, że nie ma przestrzeni, że jest na tyle szczelna, że nie ma dostępu do zbiornika wód gruntowych i to mówili właśnie specjaliści, którzy od wielu lat się tym tematem zajmują. Więc też ten argument, który przedstawiał pan Kraśny, że my tutaj przesadzamy, że to jest zupełnie w innej strefie i nie ma żadnego niebezpieczeństwa, jakby tutaj mi uświadomiło, że faktycznie, no przecież ziemia też jakoś wszystko to pracuje, cały nasz ekosystem pracuje, więc nie ma takiej możliwości i nie możemy pozwolić, żeby dołożyć kolejnych nieczystości zagrażającym naszemu zdrowiu. No i mam nadzieję, że tutaj pan wiceburmistrz, pan Kraśny, no wziął sobie do serca pewne uwagi, które Przemek powiedział i będą to weryfikować i kontaktować się także z innymi specjalistami, ale także wezmą pod uwagę nasze zdrowie, które jest bezcenne. I nasz bezcenny radny Piotr Buczek. No jak zapewne Państwo zauważyliście, nie było mnie na tym spotkaniu. Bardzo się cieszę, że komisja się zebrała, także we Wschowie. Z tego co wiem, sejmik wojewódzki właśnie na tej zasadzie funkcjonuje, że poszczególne komisje mają spotkania wyjazdowe i cieszę się, że akurat w tak ważnym temacie, powiedzmy, znaczy może inaczej, no bo tutaj Przemysław powiedział, że jest to pewna problematyka, która nurtuje, można powiedzieć, nie tylko tutaj lokalną naszą społeczność, ale generalnie w województwie lubuskim jest to dosyć ważna sprawa. Ta debata jak gdyby na temat bezpieczeństwa funkcjonowania tego rodzaju wysypisk odbyła się u nas. Dylematy, pytania zostają, spekulacje, domniemania. Zakładam, że sama dyskusja wykuwa dobre rozwiązanie, korzystne przede wszystkim dla społeczności najbardziej zainteresowanej, czyli bezpośrednio Tylebic, pośrednio całej gminy, prawda, i okolic. Tak, co jestem dobrej myśli, cieszę się, że coś się wokół tego dzieje. I nie jest to owiane jakimś nimbem tajemnicy, tylko jak widać, jakieś konkretne poglądy są wypowiadane i prawdopodobnie są analizowane. Także nie mamy powodów do obawy, że powiedzmy ktoś ominie pewne uwarunkowania, które zostały właśnie postawione, pewne bariery czy pewne wątpliwości, bo nie da się tego już ominąć po prostu i zwyczajnie. Ja chciałam powiedzieć, że to jest przede wszystkim zasługa mieszkańców, którzy bardzo czuwają w takich tematach. Bo gdyby nie mieszkańcy, czy Tylewic, czy Przyczyny Górnej, czy mieszkańców Wschowy, którzy zareagowali na informacje, które się pojawiły w internecie, ale także drogą pantoflową, przypuszczam, że na 99% na pewno nie byłoby dyskusji między starostwem a gminą na takim poziomie. Tak samo jak było z bohaterów Westerplatte i z innymi sytuacjami, że jeżeli mieszkańcy nie czuwają i nie mówią, robią z nami co chcą, każda ze stron. Więc bądźcie aktywni i czujni. Ja powiem tak, w takich sytuacjach czuję się trochę jak w południowej Karolinie, szczerze mówiąc, brakuje tylko nawoływania do... No to nie, znaczy masz rację oczywiście, pewna aktywność, ale myślę, że to powinno być w jakichś ramach no mało dynamicznej i bo uczestniczyłem w tego rodzaju spotkaniach i powiem szczerze, że to było mało konstruktywne czasami. Także no, nie do końca podzielam twój zachwyt, aczkolwiek oczywiście... Jesteś za demokracją czy przeciwko demokracji? Jestem za demokracją, natomiast powiedzmy... Uczymy się całe życie, Piotrze. Tak, w południowej Karolinie też była demokracja i
W latach 60. była demokracja w Karolinie? W południowej Karolinie jak najbardziej była demokracja, był bardzo światły gubernator, który na przykład nie dopuszczał czarnoskórych na wyższe uczelnie, a lincze były na porządku dziennym. Ja jeżeli mogę, to z Karoliny wrócę do Trójmiasta jeszcze na chwilę. Tam jeszcze padło też padła taka informacja na tej komisji, bo oczywiście, tak jak powiedziałem, chodzi o pieniądze. Takie jest moje odczucie, jeżeli jestem w błędzie, ok. Moje odczucie jest takie, że naprawdę chodzi o pieniądze i to niemałe. Natomiast wiem też, że gdyby gmina miała na własny koszt przeprowadzić rekultywację tego wysypiska, no to trzeba znaleźć pieniądze, za które to się zrobi i przez lata też wiemy o tym, przez lata było to zaniedbane. Można winić wszystkich po kolei burmistrzów, bo od 2009 czy 2010 roku jak gdyby wysypisko jest nieczynne i był czas już z 10 lat czy lepiej, żeby to zrobić. Natomiast też padła taka informacja, o tym chyba mówiła pani radna Gośniowska-Kola, że jest wielka hałda ziemi złożona w ramach przebudowy czy remontu drogi wojewódzkiej w Tylewicach. I przekazała pani radna też, że rozmawiała z panem dyrektorem dróg wojewódzkich w Zielonej Górze, który powiedział, że byłaby taka możliwość, że ta ziemia, która, a tam jest podobno przepotężna hałda, nie widziałem tego, która nie zostanie zużyta do jak gdyby remontu tej drogi, mogłaby być zagospodarowana na przykład na rekultywację. I może to jest jakiś sposób. Mamy dzisiaj w spółce komunalnej spółkę ZUK, która miała takie rzeczy jak gdyby na zlecenie gminy robić. I może, ja nie wiem czy może do końca, ale może po części udałoby się na przykład wykorzystując tą ziemię zrekultywować. Nie wiem, nie znam się, padło tylko takie hasło. Być może to jest jakiś sposób. Było dużo ziemi wywiezione przy chociażby, nazwijmy to, remoncie ulic na osiedlu Zacisze. Może to trzeba było wykorzystać. Być może będzie gmina robiła takie inwestycje i własnym kosztem będzie w stanie, nie wiem, po części chociażby zrekultywować to wysypisko bez gromadzenia tam dodatkowych odpadów. Jeszcze radny biorę. Ja chciałem jeszcze, abstrahując od tego, bo absolutnie tu się z tym zgadzam, natomiast tutaj jeszcze chciałem w ramach skomentowania słów Katarzyny Karoliny powiedzieć, że demokracja, zakrzyczenie to są w zasadzie bardzo dwie różne sprawy w gruncie rzeczy. Mi chodzi bardziej o jak najbardziej jestem zwolennikiem demokracji, zresztą chyba wiesz to, Katarzyno, natomiast niesie to też pewne niebezpieczeństwo nadużywania tejże demokracji w kontekście właśnie zakrzyczenia. I pamiętam, znaczy mieszka z tym, nie będziemy może tutaj już analizować tych wszystkich wspaniałych spotkań z mieszkańców z władzami, ale zdarzały się takie sytuacje, które powodowały zupełnie bezproduktywne te dyskusje czasami. Okej. Zdarza się. Dużo nam czasu nie zostało, bo mamy 53 minutę rozmowy. Jesus, my Jesus. Chciałbym na koniec, prawie że na koniec, krótko porozmawiać o strategii rozwoju sportu w gminie Wschowa. Taki dokument został nie tak dawno konsultowany z mieszkańcami, z organizacjami pozarządowymi. Burmistrz poinformował na swoim profilu, że mieszkańcy ani organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag i w związku z tym będzie ten dokument procedowany przepraszam na sesji Rady Miejskiej. Ja pisałem o tym i w mojej ocenie ten dokument nigdy nie powinien zostać dopuszczony do konsultacji, ani tym bardziej nie powinien zostać przedłożony Radzie Miejskiej. A jakie jest wasze zdanie, radny Piotr Buczek? No cóż, no, z tego co przeczytałem, no jest mało komunikatywny, powiedziałbym, ten dokument, nie wnoszący w zasadzie, tu całkowicie się zgadzam z swoimi tezami, że ta ankieta na przykład właściwie nie daje żadnych odpowiedzi i nie wysyła żadnych wniosków. Ankieta powinna, nadużywane są pewne terminy i w zasadzie zupełnie zastanawiam się, dlaczego tak drogo, chociaż i taki to jest zaledwie 1/3 poprzedniego dokumentu, któryśmy tu omawiali, bodajże 50 tysięcy kosztował, ten kosztował 16. No, myślę, że twórcy tego dokumentu powinni dopracować tą strategię i dopiero przedstawić ją Radzie. W tej chwili rzeczywiście trudno się odnieść do tego, co tam jest, bo to jest po prostu duży chaos i w zasadzie no, to nic nie daje. Krótko mówiąc, nie wiem, może jeszcze zaraz coś mi się nasunie, słuchając. Radny Przemysław Gliński. Ja już wyraziłem się na temat strategii opracowywanych
w naszej gminie przy strategii rozwoju Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. I wprost wtedy mówiłem, bo to też internet pokazał, a internet chyba nie kłamie, że jak się trafi kolega, który chciałby zarobić parę złotych, to, no to taką strategię opracował. Teraz nie wiem, czyj kolega, bo to gdzieś tam pewno wyjdzie za jakiś czas, czyj kolega opracował i za ile. Ta strategia, pozwoli pan redaktor, że nie będę mówił, co można z nią zrobić, bo jak ktoś przeczyta i przejrzy ten dokument, no to będzie wyrobił sobie zdanie. Tak naprawdę nikomu do niczego niepotrzebny. Opracowany w sposób żenujący, bym powiedział. I tak naprawdę chyba tylko po to, żeby dać komuś zarobić. Takie jest moje wrażenie. No nie chciałbym tu nikogoś doocenić, ale takie jest moje zdanie, bo zapłacić jakiekolwiek pieniądze za taki dokument, to już jest grzech. No i za chwilę wcale bym się dziwił, jak będziemy mieli, nie wiem, bo się trafi kolega leśnik, z całym szacunkiem dla kolegów leśników moich także, to będziemy mieli strategię rozwoju leśnictwa w gminie Wschowa, na przykład, nie wiem, jak się trafi za 30 tysięcy czy ileś tam, jak się trafi kolega drogowiec z całym szacunkiem dla drogowców, to będziemy mieli strategię rozwoju dróg lokalnych i tak dalej, i tak dalej. No jeszcze można parę strategii wymyśleć i dać zarobić kolegom. No, w kadencji jeszcze trochę jest pomyślności. Radna Katarzyna Owoc-Kochańska. Ja polecam Państwu materiał, który przygotował i opracował Rafał Klan na swoim blogu, bo całkowicie się z nim zgadzam i tak naprawdę, no, reklamując Twoją ciężką pracę, bo włożyłeś tam kupę swojej roboty dobrej i analizy, proszę tam, to co tam jest zawarte, to też bym pod tym się podpisała. Trudno się z tym nie zgodzić. A ja, przepraszam, tylko teraz mi przyszło do głowy, że najbliższe strategie to pewno będą, bo tam są tutaj pewno już pokłady znajomości, bo jest strategia rozwoju wodociągów we Wschowie, kolejnictwa i kanalizacji, myślę. To takie trzy podstawowe, które na dzień dobry będą opracowane. Tak. Ja martwię się tylko o przyszłość polskiego sportu, bo jak sądzę, w czasach, kiedy nie było tego rodzaju strategii, to ten sport jakoś tam miał się dobrze. W tej chwili mamy spory problem, prawda? Cieszymy się, gdy osiągamy wyniki w zasadzie 50% w stosunku do tego, co się działo 40 lat temu. Także... Ale tylko się odniosę, bo powiedziałeś, Rafale, i to jest prawda, że nikt nie wniósł uwag. Tak. I pan burmistrz, tego co przeczytałam, że ze swoimi kompetentnymi pracownikami jest dumny z tego powodu, ponieważ uznał, że jest tak doskonały ten dokument, że nikt nie wniósł uwag. A ja patrząc na, po dwa dni temu był taki piknik chyba organizacji, czy z prezesami organizacji w Lginiu. Z organizacjami pozarządowymi. Tak, to tak, proszę Państwa, jak Państwo tak sobie tak porównają, to taka garstka osób, no to tak nie wiem, do kogo ta strategia jest, chyba dla dwóch, trzech osób po prostu. Ja, przepraszam, się nie dziwię, że nikt nie wniósł uwag, bo jak można wnieść uwagi do czegoś, co nie ma ni składu, ni ładu? No właśnie, ale czy... Jakie tam uwagi? Ale... No jedyna uwaga, która mogłaby być, to po prostu, żeby tego nie drukować i nie pokazywać. No ale wiesz, no, wiesz czemu, ale jak można tak, słucham, przepraszam, zinterpretować, że jeżeli nikt nie wniósł uwag, to znaczy, że jest doskonałe. Mam wrażenie, że generalnie rzecz biorąc, Rada uśmieszy się w momencie, kiedy przyjmie tą strategię. To jest po prostu, na zasadzie król jest nagi. Będziemy... Ale też widzisz. Mnie to zadziwia od jakiegoś czasu, bo kiedyś pamiętam, jak były sprawozdania z działalności biblioteki, muzeum i CKR-u, były głosowania nad tym. Pamiętasz, Piotrze, przynajmniej ty? Uchwalaliśmy tam, czy podnosiliśmy, że przyjmujemy sprawozdania. Od czasu, kiedy jest ta kadencja, nie ma już takiego głosowania. Więc to też zależy, że takie ważne instytucje kultury także i sportu, my ich sprawozdania nie głosujemy, nie wnosimy uwag, nie prostujemy, nie wyjaśniamy, ale strategię już głosujemy. Takiej tragicznej strategii mam tutaj na myśli. No bo to jest strategiczny dokument, bardzo ważny w gminie Wschowa. Nie takie rzeczy się przegłosowywało w Radzie Miejskiej we Wschowie. Liczę, że jednakże refleksja w jakiś sposób najdzie większość rady, także być może rzeczywiście ktoś się opamięta i darujemy sobie to. I jak to mówią niektórzy, czego Państwu i sobie życzę. No, żebyśmy tego nie pogłosowali. To ostatni wątek. 17 maja odbyła się kolejna rozprawa w sprawie radnej Katarzyny Owoc-Kochańskiej, zwolnionej naszym zdaniem niesłusznie, znaczy moim zdaniem niesłusznie, ale myślę, że podzielam tutaj również tak zdanie radnego Piotra i radnego Przemysława.
Jakbyś mogła w kilku słowach powiedzieć, czy burmistrz dotarł tym razem, bo chyba ostatnio nie mógł dotrzeć. No to Państwu sprawię przyjemność, ponieważ pan burmistrz Konrad Antkowiak przyjechał na rozprawę. Stawił się jako świadek i zeznawał pod przysięgą. Wiele rzeczy oczywiście nie mogę, przepraszam, nie ze swojej niechęci, ale nie mogę mówić, bo sprawa jeszcze się nie zakończyła. Kolejna będzie 19 lipca. Może tylko napomknę, że bardzo mnie zdziwiły niektóre wypowiedzi, bo poprzednicy zeznawali inaczej, tutaj coś innego i taki bardzo ciekawy wątek do jakiejś powieści w przyszłości, mam nadzieję, będzie. Ktoś się tym kiedyś zainteresuje i tam może wymyślać imiona dla tych bohaterów, to tam jak będzie tam chciał. Ale pewne wątki, miejsce zamieszkania, czy to, kim jesteśmy my jako opozycja, bardzo, bardzo mnie tam zaskoczyło, ale też dzięki temu zrozumiałam, jak funkcjonuje ta władza w tej kadencji. I naprawdę powtórzę tylko swoją prośbę do Państwa, czy taką może apel, żebyście się po prostu nie bali tego człowieka, tej grupy. Bo jednak warto być uczciwym, warto być prawdomównym, warto walczyć o swoje prawa. To jest kwintesencja po prostu człowieczeństwa. Dobrze, dziękuję Wam za te wypowiedzi. To był 48. odcinek Rozmów o Wschowie. Ja nazywam się Rafał Klan, a wraz ze mną brali udział radni, których może pozazdrościć nie jeden samorząd w tym kraju. Radna Katarzyna Owoc-Chońska, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, nasz Rafale. Radny Przemysław Gliński. Dziękuję. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek Rozmów, ale pewno po 1 czerwca. W związku z tym przed nami piękne święto Dzień Matki i za chwilę Dzień Dziecka. Wszystkim Państwu wszystkiego najlepszego życzę. I radny Piotr Buczek. Dziękuję Państwu. Dziękuję, do usłyszenia.